Dwa pierwsze etapy historii Jakuba rozgrywają się najpierw w Kanaanie, to są rozdziały 25-28, a potem w Mezopotamii, to są rozdziały od 29-31. I oba te etapy życia Jakuba kończą się koniecznością ucieczki, bo dalszy pobyt najpierw w Kanaanie, a potem w Mezopotamii, wiąże się wręcz z niebezpieczeństwem śmierci, jak choćby możemy przeczytać w 27 rozdziale, werset 43. Rebeka mówi Jakubowi: uważaj, bo twój brat Ezaw chce się zemścić i zabić cię. W tej drugiej historii w Mezopotamii nie ma mowy wprost o niebezpieczeństwie dla życia, ale możemy przeczytać o tym, że synowie Labana oskarżają Jakuba o to, że w jakiś sposób zagrabił to, co im się należało, że Laban nie patrzył już na niego w taki sposób jak uprzednio. I właśnie Jakub ucieka, wyrusza skrycie, potajemnie. I później oczywiście dochodzi do spotkania i ten 20-letni pobyt Jakuba u Labana kończy się wspólnym posiłkiem, pożegnaniem. Czytamy w rozdziale 32, że Laban ucałował swoich wnuków i swoje córki, pobłogosławił ich, a potem udał się w drogę powrotną do siebie. Jakub zaś wyruszył w dalszą drogę. Trzeci etap życia Jakuba rozpoczyna się od spotkania z posłańcami Boga. Tutaj może nie do końca jest to czytelne w naszym polskim tłumaczeniu, ale autor biblijny chce wyraźnie podkreślić, że między tym, co dzieje się na poziomie relacji Jakuba z Bogiem i na poziomie relacji Jakuba ze światem, z innymi ludźmi, istnieje jakiś taki głęboki związek, relacja. I dokonuje tego autor biblijny w ten sposób, że jakby opisuje tymi samymi słowami te same, można powiedzieć, wydarzenia, które dokonują się w relacji między Jakubem a Bogiem, a Jakubem a światem. Czyli najpierw właśnie, kiedy Jakub przybywa do Kanaanu, spotyka się z posłańcami Boga. Tutaj dokładnie to samo słowo w języku hebrajskim pojawia się znowu zaraz w wersecie czwartym i potem w wersecie siódmym. Czyli w naszym tłumaczeniu w wersecie drugim czytamy o aniołach, w wersecie czwartym o poselstwie, które wysyła Jakub do Ezawa, w wersecie siódmym o posłańcach, ale w oryginale hebrajskim właśnie w tych wszystkich trzech miejscach mamy dokładnie to samo słowo, te same zwroty, to samo słowo Malachim. Potem znowu w trzecim wersecie zaraz czytamy, że Jakub mówi, znaczy jeszcze werset, tak, werset trzeci, że widzi obóz Boga i później nazywa to miejsce Mahanaim. I zaraz potem w wersecie 8, 9, 11 czytamy o dwóch obozach, na które Jakub dzieli swoje posiadłości. Mahanaim, ta nazwa, oznacza po hebrajsku nic innego jak tylko dwa obozy. Jest to liczba podwójna właśnie od słowa Mahane, obóz. Dalej później w wersetach 31,
32 czytamy o twarzy Boga, o miejscowości Penuel, której nazwa oznacza właśnie Bożą twarz, Boże oblicze. I ten wątek znowu później powróci w spotkaniu między Jakubem a Ezawem w wersecie 10, 33 rozdziału. Zresztą samo słowo hebrajskie panim, twarz, ale w innym znaczeniu jest też obecne wielokrotnie, także w wersetach 17-22, jeszcze przed tym niezwykłym spotkaniem Jakuba z Bogiem przy bodku jabłko. W każdym razie autor biblijny podkreśla właśnie to przenikanie się w życiu Jakuba tego porządku ziemskiego i porządku niebieskiego. Porządku naturalnego i porządku nadprzyrodzonego. Podkreśla, że pośród wydarzeń dnia codziennego dokonuje się w życiu Jakuba właśnie spotkanie z Bogiem. Pośród tych wydarzeń z dnia codziennego w życiu Jakuba, w życiu jego rodziny jest obecny Bóg, dokonuje się także Boża historia. Sam Jakub zresztą w tym momencie, kiedy boi się spotkania ze swoim bratem Ezawem, może bardziej nawet niż kiedykolwiek wcześniej, możemy zobaczyć, że liczy na tę Bożą obecność. Jest takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. I widzimy właśnie, że także w życiu Jakuba to ironiczne powiedzenie jak najbardziej się sprawdza. Jakub modli się gorąco do Boga o pomoc. Jakub cały czas czuje się winny w stosunku do swojego brata i nawet jeśli widzimy to już w samym spotkaniu między Ezawem a Jakubem, dla Ezawa cała ta sprawa kradzieży błogosławieństwa, która nastąpiła 20 lat temu, no jest już jakąś taką zamierzchłą przeszłością, przebrzmiałą historią. I Ezaw wcale nie czuje braku tego błogosławieństwa, jakiegoś szczególnego błogosławieństwa. Jest człowiekiem sukcesu. Jest człowiekiem, który kiedy wychodzi na spotkanie swojego brata, udaje się w towarzystwie 400 osób. To już świadczy o jego bogactwie. I później także właśnie mówi o tym, że nie potrzebuje niczego, że właśnie Jakub nie powinien czuć się w jakiś sposób zobowiązany do tego, aby obdarzać jakimiś darami. I samo to spotkanie, zresztą widzimy, jest właśnie bardzo takie serdeczne. Czytamy w wersecie 4, 33 rozdziału. Wybiegł mu naprzeciw, wziął go w objęcia, rzucił się mu na szyję i ucałował go. Ale Jakub czuje się winny. Jakub czuje się winny i nawet potem robi wszystko, żeby na wszelki wypadek pozostać w jakiejś odległości od swojego brata. Autor biblijny w scenie tego powrotu Jakuba z Mezopotamii do Kanaanu i właśnie spotkania z Ezawem ukazuje nam historię człowieka, która naznaczona jest słabością, która naznaczona jest obawami, ale też odwagą, ale też troską o innych, gotowością do walki. I to właśnie widzimy tu w tym opowiadaniu, w postawie Jakuba, właśnie to, co później oddane zostaje poprzez wyjaśnienie jego nowego imienia. W ten sposób właśnie autor biblijny ukazuje nam, że Bóg towarzyszy temu człowiekowi i ukazuje nam też, że to, co stanowi o wielkości Jakuba, jest jego gotowość do walki. Jest to, że właśnie Jakub jest gotowy do tego, aby walczyć o swoją rodzinę, walczyć o swoją przyszłość i jest gotowy walczyć nawet z samym Bogiem, a później jest gotowy walczyć o błogosławieństwo Boże.
imię to wyjaśnione zostaje tutaj właśnie jako imię, które dane zostało Jakubowi ze względu na tę jego walkę i zwycięstwo z Bogiem, chociaż wiemy, że imię to w rzeczywistości oznacza nie tyle walkę, bycie mocnym przed Bogiem, czy bycie mocnym wobec Boga, co właśnie oznacza bycie mocnym Bogiem, bycie mocnym przez to, że polega się na mocy Boga. I główna myśl opowiadania o właśnie powrocie Jakuba z Mezopotamii do Kanaanu, można powiedzieć, że jest jakby zawarta w tych czterech etymologiach, czterech słowach, które są wyjaśniane w tym opowiadaniu, czyli mamy właśnie na początku tę miejscowość Mehanaim, później pojawia się następna nazwa miejscowości Panuel, pod koniec wszystkiego w 33 rozdziale, 17 werset, pojawi się wyjaśnienie i nazwy jeszcze jednej miejscowości, Sukkot, to są trzy miejscowości, które odegrały, które miały znaczenie, które pojawiają się później w historii Izraela. I w końcu właśnie czwarta nazwa wyjaśniona w tym opowiadaniu to jest nazwa, sama nazwa Izrael, nazwa, nowe imię Jakuba i nazwa tego ludu, który od Jakuba pochodzi. Izrael, czyli imię, które mówi o mocy Boga, które jest wezwaniem także do walki Bożą mocą, czyli Mahanaim, obóz, w którym Jakub widzi Bożych wysłańców, Bożych aniołów, to ten obóz, który mówi nam o obecności Boga na tej ziemi obiecanej, tam gdzie przebywa Jakub. I także imię Mahanaim, które później oznacza te dwa obozy z historii Jakuba, dwa obozy, na które Jakub dzieli swoją majętność. Penuel, czyli właśnie oblicze Boga i miejsce, gdzie Jakub walczy z Bogiem i walczy o jego błogosławieństwie. Sukkot z kolei to miejsce, gdzie Jakub robi szałasy dla swojego bydła, buduje swój dom. Sukkot, nazwa pochodzi od namiotu. Choć Jakub właśnie czuje się winny i ma motywy na pewno, aby czuć się winny, widzimy, że w tym opowiadaniu Bóg wychodzi mu naprzeciw. To miejsce, gdzie Jakub przebywa, jest właśnie obozem Boga, jest miejscem obecności Boga. Bóg ukazuje mu swoje oblicze, pozwala mu bezpiecznie rozbić swoje namioty i wybudować swój dom. I właśnie wzywa do walki o Boże błogosławieństwo. I udziela mu jednocześnie błogosławieństwa, które do tej walki jest potrzebne, które także do tej walki można powiedzieć, że jest wystarczające. W Księdze Apokalipsy czytamy, obyś był zimny albo gorący. I później także apostoł Paweł pisze nam o chrześcijaninie jak o wojowniku, który ma walczyć, który jest uzbrojony. W pierwszym liście do Tesaloniczan Paweł mówi nam, że chrześcijanin to wojownik, którego zbroją jest wiara i miłość, a hełmem jest nadzieja zbawienia. Właśnie wiara, miłość, nadzieja jako te elementy uzbrojenia chrześcijanina. Jeszcze dłuższy tekst, w którym właśnie Paweł mówi nam o wojowaniu, możemy przeczytać w 6 rozdziale jego listu do Efezjan. Czytamy tu słowa apostoła: załóżmy pancerz, którym jest wiara, nałóżcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły mogli stawić opór i ostali się dzięki pokonaniu wszelkich przeszkód. Stańcie więc i przepaszcie wasze biodra prawdą, załóżcie pancerz sprawiedliwości, a na nogi włóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Zawsze miejcie tarczę wiary,
dzięki której będziecie mogli gasić wszelkie ogniste pociski złego. Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Przy każdej okazji módlcie się w duchu, zanosząc prośby i błagania. W tym celu wytrwale czuwajcie na modlitwie za wszystkich wierzących. To jest właśnie ta nasza historia walki, historia Izraela, historia wojownika, którym powinien być właśnie w sensie duchowym każdy chrześcijanin.